Gościem portalu Radomsko24 jest dzisiaj Wioletta Marcinkowska, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Radomsku. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, witam na portalu Radomsko24, Jurek Staszczyk, witam Państwa. Dzisiaj moim gościem zaproszenie do programu Staszczyk Niezależnie przyjęła Pani Wioletta Marcinkowska, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Radomsku. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Odbyło się już w Urzędzie Miasta spotkanie, które dotyczyło zespołu konsultacyjnego budżetu obywatelskiego. Czyli już możemy powiedzieć, że kolejna edycja budżetu rozpoczyna się. Czyli ten pierwszy etap to jest teraz, bym powiedział, zastanowienie się, jak najlepiej ten budżet rozpropagować i zareklamować. Ale zanim przejdziemy do tej kwestii, to chciałbym się zapytać, co udało już się zrealizować z poprzedniego budżetu, bo inwestycje są realizowane. Czy tak z pamięci może mi Pani powiedzieć, jak to były inwestycje i jak są zaangażowane? Tak, jeżeli mówimy najpierw o tym pytaniu, które Pan zadał jako drugie. Mamy, przypomnę, 16 projektów było zgłoszonych do wyboru, z czego 11 zostało wybranych do realizacji i tak naprawdę z tych 11 projektów każdy z tych projektów w jakiś sposób już są realizowane, ale z tego co pamiętam tak, projekt, który otrzymał największą liczbę głosów, czyli ten popularnie Stawiam na książkę, jest w toku realizacji, tam już tak naprawdę chyba z 1/3 projektu jest zrealizowana, bo on jest podzielony na kilka etapów, żeby nie kupować wszystkich nowości wydawniczych zaraz na początku roku, no to tak jest ustalona realizacja, że pewne wydawnictwa są zaplanowane, czy zakup tych wydawnictw jest zaplanowany na kolejne miesiące i na chwilę obecną to jest chyba z 1500 książek już jest zakupionych. Więc w kolejnych okresach, takich typowo czasowych, będą kupowane następne. Dzisiaj akurat też ruszają zajęcia z takiego projektu miękkiego, Misja Robotyka. To był projekt, który ma być realizowany w szkole numer 8, ale przypomnę, że on jest oczywiście otwarty dla wszystkich uczniów. Tam zostały zakupione te roboty i zestawy i dzisiaj właśnie ruszają zajęcia, takie czysto już praktyczne. Z takich projektów wiemy też o tym, że został zakupiony dron i aktualnie ten dron antysmogowy, też jeden z takich projektów, który miał lepsze notowania i teraz trwają tylko już szkolenia kadry do obsługi tego drona. I tu właśnie dopytam, bo gdy ostatni raz rozmawialiśmy, gdy również pojawiał się temat zakupu drona z budżetu obywatelskiego, z pieniędzy z budżetu obywatelskiego, padały takie sugestie i uwagi, no dobrze, dron dronem, ale teraz szkolenie osób, które będą ten dron obsługiwały, to też są pewne koszty. Czy te koszty są również wkalkulowane w kwotę, która jest wydana na zakup drona? Tak, tak był skonstruowany projekt i takie były zamierzenia, że całość projektu to nie tylko stricte sam zakup drona, ale również wkalkulowane zostały koszty szkoleń obsługi. Tam z tego co pamiętam dwie osoby są przewidziane do obsługi drona i w ramach całości projektu również przewidziane są. Kto będzie ten dron obsługiwał? To są pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku w Urzędzie Miasta w Radomsku. Rozumiem, że on będzie do ich dyspozycji. I będzie wtedy wykorzystywany, jeżeli będą jakieś sygnały, nawet od mieszkańców Radomska. Tak, tam gdzie będą wskazania, oczywiście też w ramach działań takich też czysto profilaktycznych, żeby dokonywać tego rodzaju pomiarów. No, w szczególności pewnie w okresie jesienno-zimowym, czy tam grzewczym, jak mówimy powszechnie. Jakie jeszcze były projekty? No właśnie, ale mówimy o kolejnych projektach typu nasadzenia zieleni. W wielu tych projektach, które zahaczają o takie działania inwestycyjne, to są na obecnym etapie prace związane z przygotowaniem projektów technicznych, bo wiadomo, że tam, gdzie wymaga to przynajmniej odrobiny zainwestowania w pewne urządzenia, to też wymaga projektu technicznego, więc teraz trwają projekty techniczne, przygotowanie tych projektów technicznych. Ale mieliśmy też taki, mamy cały czas, ja już powiedziałam mieliśmy, bo kończą się praktycznie miejsca, też projekt miękki, który był skierowany na zwalczanie bezdomności wśród zwierząt. I tutaj mieliśmy wyłonionych 7 gabinetów weterynaryjnych, bo swego czasu tam na początku realizacji było zapytanie takie ofertowe do gabinetów weterynaryjnych, a ten projekt polega na
sterylizacji bądź kastracji bezdomnych kotów i psów, ale też i kotów i psów właścicielskich, jak się to mówi. Więc tutaj mieszkańcy mogą jeszcze na chwilę obecną zgłosić się do wskazanych gabinetów weterynaryjnych. A gdzie ta lista tych gabinetów jest? Jest na stronie miasta, jest w zakładce również budżetu obywatelskiego. I to jest sterylizacja bezpłatna. Tak, oczywiście, dlatego projekt polegał właśnie na tym, że w ramach budżetu obywatelskiego finansujemy właśnie tego rodzaju usługi i tutaj mamy jeszcze, mówię, końcowe już miejsce, dlatego ja na wstępie powiedziałam, że mieliśmy projekt, ale tak naprawdę to jest chyba jeden z projektów, który wbrew chyba zaskoczeniu dla niektórych osób cieszy się taką ogromną popularnością, a to z drugiej strony pokazuje, że jest takie zapotrzebowanie na tym rynku ochrony zwierząt. Tak to no bo chyba po raz pierwszy taki pomysł, takiego projektu, prawda? Dosyć taki innowacja. W budżecie obywatelskim tak. Taka innowacja, która tak, my jako miasto też zlecamy organizacjom pozarządowym zwalczanie tej bezdomności wśród kotów tak naprawdę. Tam mamy sterylizację i kastrację, ale to jest zupełnie inny aspekt, bo tam w grę wchodzą tylko bezdomne zwierzęta. Natomiast tutaj w tym projekcie z budżetu obywatelskiego mamy jak gdyby panowanie nad tym rozmnażaniem się zwierząt, również dla zwierząt właścicielskich, więc tutaj to też jest taki... Czyli projekty są... Projekty bardzo są różnorodne, jak pokazuje życie. Tak, i realizowane są, przechodząc teraz już do kolejnych, która to już będzie teraz edycja? Bo teraz mamy szóstą edycję. Jak gdyby odpowiadając na pierwszą część zapytania, to ja przypomnę tylko, że regulamin, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, mamy uchwalone w poprzednim roku... W sierpniu 2021. Tak, na czas nieoznaczony. I teraz tak naprawdę mamy tylko kolejne edycje. Czyli już nie będzie burzy mózgów, nazwijmy to, uwagi pewnych sugestii, że ten regulamin był niedostateczny, że niektóre osoby były pokrzywdzone, albo ktoś mógł głosować, mówiąc w cudzysłowie, na cztery ręce, bo były takie uwagi, to jest, prawda? Myślę, że tak, jak z każdym regulaminem, jak z każdymi przepisami. Regulamin jest stworzony dla nas, my go tworzymy i my go też możemy zmieniać, to też musimy o tym pamiętać. To nie jest pewna stała, która ale jest niewzruszalna. Czy teraz jest jakaś potrzeba zmiany? Są jakieś na razie sygnały, nie? Nie, na razie nikt nie zgłosił. Właśnie po to mamy też potrzebę tych spotkań w zespole konsultacyjnym, żeby też słuchać mieszkańców, czy słuchać samych członków zespołu, czy jest potrzeba takiej zmiany. Póki co, no na razie takie zmiany nie zostały zgłoszone, ich potrzeba, owszem, że gdzieś tam być może nam taka potrzeba powstanie w ciągu roku, w toku realizacji, ale to też będziemy o tym myśleć i odpowiednio reagować. Na chwilę obecną, tak jak powiedziałam, regulamin mamy, odbyło się spotkanie w tamtym tygodniu, na którym to sobie dyskutowaliśmy o formach promowania budżetu obywatelskiego, bo z jednej strony wydaje się, że budżet obywatelski w Radomsku już nie jest żadnym nowym i o budżecie dużo osób wie, można było powiedzieć, że wystarczająco wie. Niemniej jednak co jakiś czas myślę, że należy przypomnieć, odświeżyć mieszkańcom też informacje o tym, że jest coś takiego i też w jakiś sposób pokazać, co w ramach budżetu obywatelskiego zostało zrobione. No bo chcę powiedzieć, że tych projektów było już całkiem sporo. Tak naprawdę jak przeanalizujemy sobie, ile projektów mieliśmy zgłoszonych, to mamy przez te wszystkie 6 edycji zgłoszonych projektów, z tego co pamiętam, też tak mówię teraz orientacyjnie, około 180 pomysłów samych, z czego prawie 60 projektów wybranych do realizacji. To jest co prawda przez 6 edycji, niemniej jednak to pokazuje skalę. Ale chyba kwota z edycji na edycję była większa, prawda? Bo na początku... Znaczy z tym bywało różnie. Zaczynaliśmy od 1 000 000 zł, no tak właśnie. Naprawdę mieliśmy jedną edycję, gdzie ta kwota była 1 300 000, natomiast w tym regulaminie, który mamy teraz przyjęty, wróciliśmy do kwoty 1 000 000 zł, a na jeden projekt można 200. Przeznaczyć 250 tysięcy, więc to jest jak gdyby też już pewna stała, bo tak jak powiedziałam, regulamin ustalony na czas nieokreślony. Ale czyli jeszcze jedna ważna rzecz ja bym powiedziała. W tej kwocie 250 oczywiście mówimy o kwotach brutto, tylko też na ostatnim spotkaniu zespołu nam to wyszło tak naprawdę, że rozmawiając o projektach, o pomysłach, które można zrealizować w Radomsku, a skoro jednym z zapisów wynikających wprost z regulaminie i tak naprawdę takim wymogiem formalnym jest to, że rzeczy czy działania, które chcemy realizować, a miałyby mieć charakter inwestycyjny, one muszą się odbywać na terenach, które należą do miasta. I tu nam to pokazało, że tak naprawdę tych działek miejskich, takich swobodnych do zagospodarowania... Ale tak było zawsze, czy teraz to jest ta delikatna zmiana? Nie, tak naprawdę ta zmiana jest nawet nie teraz, ta zmiana jest od 2 albo 3 lat.
bo kiedyś było dopuszczalne to, że może to być na jak gdyby obcym gruncie, tylko potem mieliśmy taki zapis, był też dodany w toku chyba już drugiej albo trzeciej edycji, to, że grunt należy przekazać na rzecz miasta. Dobrze, to teraz wybudowana tężnia na Wymysłówku mogłaby być realizowana, czy nie? Według obecnych zapisów właśnie. Już nie, ale w pierwszej edycji, kiedy tężnia powstawała, wówczas tak. Potem w drugiej albo w trzeciej edycji mieliśmy takowy zapis, że ten grunt ma być przekazany na rzecz miasta. To jeżeli by jakaś inwestycja powstawała, nie wiem, w gminie na przykład Radomsko, na terenie gminy Radomsko, to później ta inwestycja powinna być, czy ten grunt, na który jest ta realizowana, tak, powinien być przekazany na rzecz miasta, tak. I to z uwagi na to, mówię, że mieliśmy tego rodzaju do czynienia z projektami, które wygrały, a był problem z przekazaniem gruntu, to wprowadziliśmy taki zapis w regulaminie, że jednak zadania inwestycyjne powinny być realizowane na terenie miasta, bo wtedy nie ma problemu z projektami technicznymi, z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane i to jak gdyby dla nas też jest, no nie chcę powiedzieć, że ułatwieniem, ale to nam... Tak, ale czy to troszeczkę nie spowoduje jakby takiego zastanowienia się, jak ktoś jest mieszkańcem Radomska, mieszka gdzieś na obrzeżach, na terenach gminy Radomsko, tam już nie będzie mógł realizować swojego pomysłu. No tak, jeżeli ktoś mieszka... W pewnym tak, bo będzie później przekazane, ale... Jeżeli ktoś mieszka na obrzeżach Radomska i jest w granicach administracyjnych miasta, ja to są granice administracyjne miasta. Nie można jak gdyby tych projektów, przede wszystkim inwestycyjnych, wyprowadzać poza miasto. Promocja, bo również wiem, że była dyskusja, w jakie miejskie imprezy będziecie się włączać, żeby promować, bo to jest ważne. Tylko wydaje mi się, czy nie wiem, czy okres wakacji teraz, bo tak, Dni Radomska się zbliżają, chyba 11-12 czerwca to będzie ten czas, kiedy warto będzie promować budżet. Na czym ta promocja będzie polegała? Na non-stop przypominaniu, na czym budżet polega, jakie to są pieniądze i jakie projekty można realizować, czy nadal jeszcze nie są radomszczanie dostatecznie zorientowani w tej materii? Trudno mi powiedzieć, czy są zorientowani, czy nie są zorientowani. Zasady, wydaje się, mamy takie same, tak jak powiedziałam, przyjęte na czas nieoznaczony. Zresztą one są podobne jak w poprzednich edycjach. Natomiast promocja i obecność, czy to członków zespołu konsultacyjnego, czy budżetu jako takiego na imprezach, jak gdyby pozwoli nam chyba na to, żeby ci radomszczanie wszyscy nie zapominali o tym, że mamy coś takiego jak budżet obywatelski. No i oczywiście też myślę, że nikt sobie nie wyobraża, żeby można było zrobić tak dużą imprezę jak Dni Radomska i nie pokazać budżetu obywatelskiego, bo dla przynajmniej osób, które są zaangażowane w budżet obywatelski, to jest sprawa wręcz oczywista, więc tu na ostatnim spotkaniu nie tyle była dyskusja, czy wchodzimy z budżetem obywatelskim, tylko raczej w jaki sposób to robimy, tak? No i tutaj są jakieś tam plany, pomysły na temat różnych takich bardziej aktywnych form promowania samego zespołu. Myślę, że mieszkańcy z czasem się o tym dowiedzą, bo będziemy zapraszać do takiej, większej aktywności i takiego zaangażowania w same te wydarzenia, które będą związane zarówno z Dniami Radomska, jak i z budżetem obywatelskim. I na zakończenie warto przypomnieć, że już kolejne głosowanie, które będzie już w szóstej edycji budżetu, to jest głosowanie elektroniczne, tylko jest zakupiona aplikacja, także nie ma żadnych wypełniania jakichkolwiek dokumentów czy papierków, gdzie wrzucamy do urny. To jest chyba bardzo przejrzysty już system. Przejrzysty i przede wszystkim sprawniejszy, dlatego że pamiętajmy o tym, że o ile w pierwszych edycjach, jeżeli mieliśmy głosowanie papierowe, tak, to za każdym razem te karty do głosowania, bo cały czas jest to karta do głosowania, trzeba oczywiście wyjąć z danej urny, przewieźć do urzędu, wprowadzić do systemu, bo system inaczej nam tego nie policzy. Nie ma liczenia jak gdyby na piechotę. I to nam cały ten proceder odpada, bo od razu system zaczytuje i tak naprawdę kończymy głosowanie o 24, o pierwszej w nocy. A co z seniorami? Co z ludźmi, którzy po prostu nie potrafią obsługiwać internetu? Technicznie nie mają dostępu, tak? Bo tacy też się mogą zdarzyć. Myślę, że zrobimy jak w poprzedniej edycji. Będą, w tamtym roku były to 3 takie stanowiska na terenie miasta w placówkach publicznych, w których jest stanowisko czyli komputerowe. Czyli w Urzędzie Miasta? W Urzędzie Miasta, w Bibliotece i w MDK-u. Takie stanowiska, gdzie może przyjść senior, poprosić pracownika, że chce zagłosować w budżecie obywatelskim i oczywiście pomoże. Mam nadzieję, Pani Naczelnik, że to nasze spotkanie było pierwsze związane z tą edycją budżetu, ale nie ostatnie, bo warto systematycznie przypominać, bo to jakby nie było, to Radomszczy mają wpływ na
te, a nie inne inwestycje i mogą zagospodarować ten 1 milion złotych. To jest ważne. To jest ważne. Dzisiaj akurat też miałam spotkanie w urzędzie z mieszkanką Radomska, która przyszła właśnie w sprawie budżetu obywatelskiego. Miała swoje pomysły i tych pomysłów miała dużo. Miała ciekawe pomysły, przy czym one, tak jak to, co mówiliśmy na początku, jeżeli to mają charakter inwestycyjny, muszą się zamykać w granicach miasta. I to też jest ważne dla mieszkańców, żeby nie okazało się tak, że ktoś się napracuje, złoży jakiś pomysł, a potem się okaże, że ten pomysł niestety nie może być zrealizowany, bo mieszkaniec go wymyślił na działkach, o których nie miał pojęcia, że to nie są działki miejskie. I to jest też właśnie ważne, żeby do mieszkańców docierać również z takimi informacjami. Dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Był to program Starszyń Niezależny na portalu Radomsko24. Spotykamy się poniedziałek, środa, piątek, 19:45. Do usłyszenia i do zobaczenia.